Chwała Bogu, bracia i siostry, widzimy się znów. Zacznę może od podziękowania całemu zborowi, bo nie było mnie przez kilka ładnych niedziel. Nie bez powodu, troszkę mi się chorowało. Jak to mówi, była zawsze moja babcia, dlatego że boso śpię. I dlatego może te choroby. Oczywiście dziękuję też za tych, którzy zadzwonili, którzy pokrzepiali, którzy przekazali, a to fragment Słowa Bożego, którzy imiennie mnie tam gdzieś polecali, łasce Bożej, i cieszę się bardzo z tego, że tak jak dzisiaj brat Paweł zaczął nasze zgromadzenie, przedstawiając nam Pana Boga jako Boga miłości, jako Boga tego, który tak bardzo nas umiłował, któremu tak bardzo na nas zależy, a przecież my stworzenie Jego. Ja chyba rozumiem to przejście pasterza, który oddaje życie za owce. Przecież pasterz, to można powiedzieć, w hierarchii jako człowiek jest wyżej niż zwierzę, prawda? Natomiast Pan Bóg, Pan Jezus jako Bóg jest w hierarchii wyżej niż człowiek. Jest napisane, że kiedy przyszedł na tą ziemię, to uniżył się do człowieka i stał się podobny ludziom i złożył ofiarę za nas. I to jest właśnie piękne, to jest wspaniałe, to jest powód, dla którego tutaj jesteśmy. Że ten Bóg w swojej istocie upodobało mu się, aby nas uczynić podobnym do siebie. A oprócz tego, że uczynił nas podobnym do siebie, to jeszcze wzbudził w nas nową naturę. Boską naturę. Ta, która jest zdolna odbierać wolę Bożą i jest zdolna, przepraszam, wykonywać wolę Bożą. I to jest niesamowite. I to jest to, co powoduje, że w niedzielę przychodzimy. Że w niedzielę chcemy spotykać się, by słuchać Słowa Bożego. By móc z Bożych rąk brać Słowo Jego i wykonać, bo przecież do tego jesteśmy powołani. Czyż nie jest tak, że kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, to tam postawił pewien cel, dla którego go wyprowadził. Tam jest napisane, aby mi służył. I myślę, że Pan Bóg każdego z nas, wykupując z tego świata, nie wykupił nas po to, byśmy żyli sami dla siebie, byśmy żyli tak po prostu, każdy dzień jakoś tam przeżyli, lepiej, gorzej, ale czytamy, że Bóg powołał nas do czynienia dobrych uczynków. List do Efezjan o tym mówi, do których przeznaczył nas, abyśmy w nich chodzili. I posłużył się temu zarówno Nowym Testamentem, jak i Starym Testamentem, bo Stary Testament jest napisane jest, że dla naszego pouczenia, abyśmy przez pociechę z pism nadzieję mieli. A człowiek potrzebuje jakiejś wskazówki, potrzebuje jakiegoś przykładu, potrzebuje tego obrazu Bożego działania w życiu człowieka, niezależnie od tego, z jakiej jest narodowości. Bo jest napisane w Słowie Bożym, że miły mu jest każdy w każdym narodzie. Kto jest posłuszny Słowu Jemu, kto chce wykonywać Słowo Jego. Pan Bóg mówi, tego przygarnę i tego zabiorę do siebie. Ale dzisiaj słyszeliśmy też, Paweł o tym powiedział, że Pan Jezus umarł za każdego człowieka. Żadnemu narodowi innemu oprócz izraelskiemu nie powiedział, ciebie kocham, a ciebie nie kocham. Na tobie mi zależy, a na tobie mi nie zależy. Owszem, kiedy czytamy Słowo Boże, możemy na takie fragmenty się gdzieś tam napotkać. Ale Pan Bóg mówi jasno, że On zakosztował śmierci za każdego i umarł za każdego. Lecz nie każdy przyjmie ten Boży ratunek. Nie każdy odpowie na Bożą miłość. Bo żeby miłość była mocna, trwała, to muszą dwie strony się zgodzić. Pieśń nad pieśniami mówi o tym, że nie płoszcie, nie budźcie miłości, dopóki sama nie zechce. Musi do miłości być grupa osób, która po prostu się zgodzi być z sobą razem. Bóg oczywiście dał największy dowód miłości ku człowiekowi. Jaki? 3:16 Ewangelia Jana. Że Bóg posłał swego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tam jest napisane każdy. I chciałbym dzisiaj, abyśmy otworzyli właśnie Stary Testament i przeczytali pewien fragment Słowa Bożego. To jest 5 rozdział 2 Księgi Królewskiej. Chciałbym przeczytać 19 wierszy. To jest strona 407 w Bibliach Warszawskich. A
tą dzisiejszą usługę zatytułowałem Wierzący praktykujący. A może inaczej. Wierzący równa się praktykujący. Ale czy zawsze tak jest? Nie zawsze tak jest. Czasami mówimy, jesteśmy wierzący. Wielu ludzi w Polsce nawet mówi, ja jestem wierzący. Podobno statystyki mówią, że ponad 90% ludzi to wierzący. Ale ilu jest tych, który prawdziwie ufa Bogu? Bo nie chodzi o to, żeby ktoś wierzył w Boga. Nie chodzi o to, żeby ktoś wiedział o tym, że jest on jako istota, tylko ufał Jemu. Bo prorok Samuel uczył sobie Bożym, czy takie ma Pan Bóg upodobanie w ciałopaleniach czy rzeźnych ofiarach, czy nie w tym, że człowiek słucha Słowa Bożego i wykonuje je. Ci będą błogosławieni w swoim działaniu. Ci będą tymi, którzy jest napisane, nazwani będą moim imieniem. Dlaczego jest to tak bardzo ważne dla Pana Boga? Dlatego, że Pan Bóg jest święty. Dlatego, że w Nim nie ma żadnej skazy. Dlatego, że On może działać tylko w człowieku, który Mu jest posłuszny. A jeśli ktoś jest Mu nieposłuszny, no w żaden sposób nie może Nim kierować, nie może Nim sterować, dlatego, że ten ktoś jest gnombrny. I czytamy tutaj właśnie w drugiej Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale, o pewnym dowódcy wojsk, który został uzdrowiony z pewnej choroby, która w tamtym czasie była nieuleczalna. Jaka dzisiaj może jest taka choroba, która jest nieuleczalna? Może AIDS? Może niektóre stadium raka, które gdzieś tam ktoś już ma jakiegoś złośliwego, po prostu może powodować to, że niestety nie ma żadnego lekarstwa na to. Ale tutaj widzimy pewną historię, pewien fakt, który miał miejsce i Panu Bogu podobało się, żeby ta historia właśnie była słyszana dla ludu Bożego. By wierzący ludzie przez pociechę z pism, co mieli? Nadzieję. Nadzieję żywą w Bogu, aby wiedzieli, po co żyją i jaki jest cel przed nimi. I czytajmy tutaj w imieniu Pana Jezusa Chrystusa od wiersza pierwszego. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się tronu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, prowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to byłby go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. A król Aram odpowiedział: więc idź tam. Ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, doszła wieść, że król izraelski rozdarł szaty swoje, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś szaty swoje? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wstał do niego, wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanii, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie
Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma w całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman rzekł więc: jeśli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym bogom, jak tylko Pan. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon w świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon w świątyni Rimona, niech Pan będzie pobłażliwy dla twojego sługi. I w tej jednej sprawie, wtedy rzekł do niego Eliasz: idź w pokoju. Przeczytałem ten fragment Słowa Bożego do tego miejsca, tam jeszcze oczywiście się nie kończy, jeszcze jest Gehazi, sługa Elizeusza, który niestety nie do końca rozumie, czym jest łaska Boża. Nie do końca rozumie to, czym jest prawdziwa miłość Boga do człowieka, który chce dać życie każdemu człowiekowi, niezależnie od tego, z jakiego jest narodu, z jakiego jest pochodzenia i jakiej nawet religii, tutaj czytamy, tak? Ale widzimy w tym fragmencie Słowa Bożego niesamowite rzeczy. Mianowicie, jest ktoś, czytamy, to się zasłużył w swoim życiu, jest pewien dowódca pewnego króla Aramu. Czytamy o nim, że to był ktoś bardzo poważany, ktoś, kto bardzo rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Ktoś, o kim składa właśnie Słowo Boże takie dobre świadectwo, że nawet i przez niego Pan dawał zwycięstwo Aramowi. Niesamowita tutaj jest rzecz, mianowicie ta, że Aramejczycy co jakiś czas wpadali na łupieżce wyprawy do Izraela. To nie były jakieś wojny prowadzone z Izraelem, tylko czasami wpadali, łupili, zabierali i wyjeżdżali i po prostu cieszyli się tym łupem. Nawet zdarzyło się raz, że podczas jednej z takich wypraw, jak czytaliśmy tutaj, Aramejczycy wybrali się i nawet wzięli z sobą kilku niewolników, między innymi na przykład ten dowódca Naaman wojska aramejskiego wziął sobie małą dziewczynkę. Trudno powiedzieć, ile miała lat ta dziewczynka. Trudno powiedzieć, jaką była osobą, ale czytamy tutaj, że Pan Bóg objawia, że on sobie wziął ją dla swojej żony, aby posługiwała w jego domu. Czytamy tutaj o tym Naamanie, że był to też ktoś, kto bardzo dobrze wykonywał swoje polecenie. Ktoś, kto bardzo rzetelnie wykonywał to, co zostało mu powierzone. Może dlatego otrzymał tak wysoki stopień. Był bardzo poważany u króla, w związku z tym miał wysokie stanowisko, oczywiście tym samym autorytet wśród tych wszystkich podwładnych, którym mu byli powierzeni. Ale Pan Bóg uczy nas tego samego. Żebyśmy my, jako lud Boży, również zabiegali o to, żeby u tego, kogo służymy, czy to jest nasz pracodawca, czy to jest sam Pan, który też poucza nas, abyśmy z radością, w pełni zapału służyli Bogu. Gdyż Pan Bóg mówi, za to jest zapłata.
A ci, którzy, jak jest napisane w liście do Tymoteusza, ci, którzy dobrze służbę pełnią, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo do zabierania głosu w sprawie wiary. Pan Bóg również przygotowuje dla wierzących ludzi coś, w czym chce używać ich jako narzędzi dla budowania Kościoła. Gdyż jest napisane w Słowie Bożym, że Bóg pierwej ustanowił apostołów, proroków, nauczycieli i tak dalej, po co? Po to, by przygotować świętych do dzieła posługiwania. A to oznacza, że jeśli ktoś na nowo się narodzi, to nie znaczy, że on już jest naturalnie zdolny do tego, żeby czynić wolę Bożą. Do każdej rzeczy się przyuczamy. Do każdej rzeczy się ćwiczymy po to, by wykonywać ją jeszcze lepiej. A jeśli ją dobrze wykonujemy, jeśli jesteśmy wierni w służbie, to co dostaje się za to, że jest się wierny w służbie? Dostaje się jeszcze większą służbę. Dodatkowe jeszcze zadania. Dodatkowe rzeczy. Pamiętam, jak to brat Czesław kiedyś, to brat Czesław Basara o tym kiedyś mówił na jednym z swoich usług, chyba tutaj w tym miejscu, właśnie na Kurpiowskiej, mówi: za to, że jesteś wierny w służbie, za to, że dobrze wypełniasz swoje obowiązki, dostajesz jeszcze więcej. I czyli oczywiście czytamy w Piśmie Świętym, że było ktoś, kto dostał 5 talentów, 3, 2, prawda, czy też 1. Czytamy i że ten, kto miał 5 i ktoś tam zmarnotrawił swoje talenty, to czytamy, że te talenty poszły do kogo? Do tego, co miał 3? Nie, do tego, co miał 5. Bo ten jest wierny. I ktoś, kto naprawdę wiernie służbę pełni, a do tego jesteśmy powołani, Pan Bóg mówi: ja chcę Ciebie używać jako narzędzie. Ja chcę Ciebie prowadzić. Tak jak czytamy tutaj tą dziewczynkę. Nie wiemy, niewiele wiemy o tej dziewczynce. Niewiele wiemy, kim byli jej rodzice. Wiemy tylko to, że była z Izraela. I była tą, która słuchała Słowa Bożego. I była tą, która zachowywała Słowo Boże w sercu swoim. To jest rzeczą ciekawą. Dlaczego Aramejczycy jeździli na łupieżce wyprawy? Łupili Izraela, czyli można powiedzieć lud Boży. Dlaczego? Dlaczego tutaj czytamy w Słowie Bożym, że nawet Pan Bóg tego dowódcę Naamana błogosławił w tych łupieżcych wyprawach? Czytamy tutaj: a Pan dawał zwycięstwo Aramowi. Czy jakby pozwalał na to? Oczywiście, że tak. Czytamy, jaki stan w tamtym czasie był Izraela, czyli ludu Bożego. A stan był ich taki, że byli po prostu bezbożni. Król izraelski, kiedy przeczytamy na przykład 4 rozdział, kiedy poprosił w którymś momencie, kiedy szli na wojnę, poprosił o proroctwo jeszcze jakiegoś proroka i wezwali właśnie proroka Elizeusza, i to w wierszu jest: proszę, coś mi się tu pomyliło. Kartka bliżej. To jest 3 rozdział, nie 4, przepraszam. Kartkę trzeba przerzucić. W tamtym czasie Izrael naprawdę był bardzo w kiepskim stanie duchowym. I czytamy tutaj, że przyszedł, by zapytać się król o powodzenie na wojnie. A Elizeusz mu odpowiada: co się do mnie tyczy, nie mam z tobą żadnego działu. Co nas łączy? Tak to jest napisane. Jest tutaj Elizeusz, syn Szafata, który posługuje Eliaszowi. Na to odpowiedział Jehoszafat: prawdziwie jest z nim słowo Pana. Wstąpmy tedy do niego. Wstąpił wtedy do niego król izraelski Jehoszafat i król Edomu. Wtedy Elizeusz rzekł do króla izraelskiego: cóż mam z tobą wspólnego? Idź do swoich proroków. Idź do proroków swojego ojca. Idź do proroków swojej matki. A co czynili poprzednicy, królowie? Również zło jest napisane: czynili zło w oczach Pana. Nie czynili tego, do czego Pan Bóg ich powołał. A w Starym Testamencie czytamy, że Duch Święty był nad kim? Nie było jeszcze Ducha Świętego w sercach człowieka, ale był nad kim? Były takie 3 urzędy w Izraelu, które miały
tą mądrość od Boga, mądrość od Ducha Świętego, który miał pouczać w tamtym czasie lud Boży, Izraela, aby trzymał się słowa Pana, aby polegał na Bogu. I te trzy urzędy to byli kapłani, królowie i prorocy. I tutaj czytamy, że ten król nie wiedział, co robić izraelski. Dlaczego nie wiedział, co robić? Bo grzech i nieposłuszeństwo Bogu zasłania oblicze Boże. Nie czyni zdolnym człowieka do wykonywania Słowa Bożego. Co powinien król zrobić? Owszem, powinien radzić się proroków. Ale za przykładem na przykład króla Dawida. Kiedy wychodził na jakieś wyprawy, to co mówił? Albo na przykład król Hiskiasz. Przecież był przykład poprzedników królów. Przynieś mi efod. Założył król efod i co zrobił? Stanąłby przed Bogiem, pytał: Panie, mam iść na tą wyprawę? Mam iść, by bronić Izraela? Ale tutaj czytamy, że królowie izraelscy i judcy założyli jakąś koalicję jeszcze z innymi narodami i szli na wyprawy wojenne jeszcze z innymi królami. To się Bogu nie podobało. Dlatego Pan Bóg pozwolił Aramejczykom, ażeby łupili Izraela i między innymi takim łupem stanęła taka dziewczynka pobożna. Dlaczego pobożna? Bo ona wiedziała, kto to jest Zeusz. Bo ona wiedziała, kto to jest mąż Boży, który naucza w imieniu Boga. Ona wiedziała, kto to jest. Prawdopodobnie, może jej rodzice byli również pobożni. Wiemy tylko tutaj jedno, że ona wiedziała, do kogo się zwrócić. Bracie i siostro, dzisiaj, kiedy masz trudną sytuację, do kogo się zwracasz? Załóżmy, kiedy masz poważną... Bo wiecie, kiedy jesteśmy chorzy, to najpierw się modlimy. Normalna rzecz. Ale kiedy już jesteśmy bardzo chorzy, to szukamy lekarzy w internecie, który tam jest specjalista ekstra jakiś. Tak? I to też jest normalne, po to oni są ci lekarze. Są na służbie u Boga oczywiście i tak dalej. Ale co robisz, kiedy masz kłopoty finansowe? Co robisz, kiedy potrzebujesz dużo pieniędzy na już? Czy bierzesz życie w swoje ręce? Czy polegasz na Bogu, czy po prostu sam rozwiązujesz te problemy? Bracia i siostry, są pewne sfery naszego życia, na których łatwo nam się polega na Bogu. Przychodzimy w modlitwie, bojujemy i tak dalej. Ale są czasami sfery naszego życia, które są policzalne, tak jak 2 razy 2 zawsze jest 4, to są pewne sfery życia, w których no, raczej sami bierzemy swoje ręce i sami je rozwiązujemy. Natomiast Pan Bóg uczy nas, Słowie Bożym, aby zawsze w każdej sprawie polegać na Nim. Tak uczy zakon i prorocy. Do Boga będziesz przychodził. Jemu służył będziesz. Jest napisane na tablicach kamiennych, że nie będziesz miał żadnych bogów obok. Bo katolicy sobie tam troszeczkę zrobili coś takiego, że przede mną. Bo to już jest za daleko. Ale nawet obok Pan Bóg nie zgadza się, aby ktoś był obok Boga. A Nowy Testament mówi o tym, że bez mnie nic uczynić nie możecie. Ja wiem, że takie może dziwnie zabrzmi, mówi: Andrzej, no to co? Pan Bóg za mnie opłaci rachunki? To co? Pan Bóg teraz spłaci za mnie kredyt? Nie chciałbym być źle zrozumiany. Ale to słowo tutaj pokazuje, że każdy, kto jest posłuszny Słowu Bożemu, doznaje łaski Bożej. I tutaj Naaman pokazany jest jako ten dowódca, nie Izraelita, nie z narodu Bożego, ale on usłyszał Słowo Boże. Usłyszał od pewnej dziewczynki, że jest prorok w Izraelu. Jest pewien mąż Boży, który może uzdrowić z trądu. No pytanie, czy w tamtym czasie w Izraelu nie było trędowatych? Tam był mąż Boży, to znaczy, że żadnych trędowatych nie było. Otóż nie. Kiedy otworzymy 6 rozdział, to czytamy, że tam byli trędowaci. Ale żaden z Izraelitów nie był uzdrowiony z trądu. Ale ten poganin, Naaman, został uzdrowiony. Dlaczego? Otóż czytamy tutaj, wiersz 3 mówi, że pewnego razu dziewczynka powiedziała do swojej pani,
pewnie tam jakaś hierarchia musiała być dosyć poważna, że ona bezpośrednio nie powiedziała tego swojemu panu, tylko swojej pani. Ta pani powiedziała mężowi, co powiedziała ta dziewczynka. A Naaman co zrobił? Usłyszał słowo i wykonał je. I wykonał je. To słowo, to posłuszeństwo słowu doprowadziło go do drzwi Elizeusza. Pan Bóg tak pobłogosławił, że jego król, jego można powiedzieć zwierzchnik, dał mu nawet listy, które pozwoliły mu przekroczyć granicę drugiego państwa, żeby mógł wejść jako dowódca wojsk, jako ten, który nawet przychodził, łupił ten naród, a teraz przychodzi skorzystać z wizyty lekarskiej. Co za paradoks. Ale rzeczywiście tak jest. Czytamy tutaj, że przychodzi i co król robi, bo do króla doszły te informacje. Król nie miał w ogóle rozeznania duchowego. Zaczął panikować, zaczął rozdzierać swoje szaty, to w tamtym czasie miało pewne znaczenie. Rozdzierać swoje szaty. Mówi, a kto to ja jestem? Ja jestem Bogiem? Żebym mógł dawać życie albo je odbierać? No jako król odebrać to mógł, ale dać życie? Nie za bardzo. Przecież w słowie króla tkwi moc. On decyduje, a tutaj czytamy, że on nie miał żadnego rozeznania. On nie modlił się. Nie założył znowu efodów i panie, czy to jest zasadzka? Bo ja jestem królem nad Izraelem, powinienem chronić lud twój. A on, czytamy, rozdarł swoje szaty i doszukiwał się tylko negatywnych rzeczy. A może zaczepki szuka? A może chcą tutaj z nami znowu wojować? A może chcą znowu coś od naszego narodu, chcą nas wziąć w niewolę? Czytamy tutaj, że nie wiedział, co robić. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby zbór, który Pan Bóg powołuje, miał zawsze światło Słowa Bożego. Żeby nie polegał na swoim jakimś własnym rozumie, ale polegał na tym, który nas powołał do tego, abyśmy żyli dla Jego chwały. I czytamy, że Bóg dał nam Słowo swoje. Dał nam Nowy i Stary Testament, abyśmy byli pouczeni. Jak mamy postępować? Abyśmy mogli się ćwiczyć w służbie, wierni wypełniając Jego Słowo, tak jak tutaj Naaman, który usłyszał Słowo Boże, a był w kiepskiej sytuacji. Był w bardzo kiepskiej sytuacji. W tamtym czasie, mówiłem na początku, trąd był nieuleczalny. Zobaczcie, jaką trzeba było mieć nadzieję, jaką trzeba było mieć determinację do tego, ażeby żyć tak, żeby złapać się czegokolwiek, nawet jeśli to miałoby być miejsce, które grabi się, które się okrada, tak jak tutaj w tym wypadku Izraelici zostali okradani, a teraz u nich jest antidotum. U nich jest lek na jego chorobę. Ale na to Naaman nie patrzy. On patrzy na to, co zwiastowała ta dziewczynka. A ta dziewczynka zwiastowała co? Pokój i życie. Bo właśnie Ewangelia niesie za sobą co? Pokój i życie. Jest napisane, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Każdemu, kto przychodzi do Boga, jest napisane, tego nie wyrzucę precz i że kocha każdego, kto do Niego przychodzi. I nawet jeśli prawo mówi, że Pan Bóg mówi, że nie pozwalam na to czy na tamto. Na przykład jak mówił w Starym Testamencie, czytamy, że nie wejdzie Moabita do narodu izraelskiego. To było przykazanie Pańskie. A mam pytanie, co się stało z Rut Moabitką? Weszła w naród izraelski? Oczywiście, że weszła. A nawet stała się prababką przyszłego króla izraelskiego. Jest w tej linii Mesjasza. Niesamowita rzecz. Co czytamy, co się działo w Jerychu? Była pewna nierządnica. Można powiedzieć, ktoś, kto jest nie ludem Bożym, tak? Nie należy do Izraela. A jednak uwierzyła, mury runęły, oprócz tego jednego jej w skale wyrytego jej domku. Nie runął. Niesamowite wydarzenie. Bóg mówi, każdy, kto do mnie przyjdzie, każdy, kto chce pełnić wolę moją, nie wyrzucę go precz. I przyszedł taki Naaman. Oczywiście Naaman dalej przyszedł jako dowódca. Przyszedł jako ten, który no, nawet nie miał świadomości, co
wykonuje, jaki rodzaj Słowa Bożego wykonuje, nawet nie był tego świadomy. Wiadomo, każdy człowiek, kiedy przychodzi do Boga, przychodzi z jakimś bagażem jakichś różnych nauk religijnych i pewne z nich te nauki jakoś tam forsuje, żeby, no bo ma jakieś wyobrażenie Boga, tak? I on też miał jakieś wyobrażenie Boga, ten Naaman. Też sobie wyobrażał, no przecież kiedy przychodzi się do jakiegoś proroka, czy do jakiegoś uzdrowiciela, to zawsze co? Idzie, prosi się go, on tam robi jakiś rytuał, potem wyskakujesz z kasy, płacisz i idziesz do domu. Tak jesteśmy nauczeni dzisiaj. Jak jesteśmy nauczeni dzisiaj, kiedy idziemy do lekarza? Przychodzimy, zapisujemy się, wcześniej oczywiście opłacamy ZUS, czyli żebyśmy mieli ubezpieczenie społeczne, idziemy do lekarza, lekarz mówi swoje, cyk, wychodzimy, dziękujemy. Podobna sytuacja jest tutaj. Też wziął z sobą mnóstwo pieniędzy, szat na zmianę. Mówię, zaraz, ja nie chcę nikomu być winny, jestem tak kasiasty, że zapłacę za to oczywiście, nie? Ale spotyka się, zderza się z prawdziwym, żywym Bogiem. Nie jakimś bóstwem wymyślonym, nie jakimś wyrzeźbionym w skale, nie jakimś obrzędom, które gdzieś tam człowiek wymyślił, a potem bierze tacę i zbiera datki, żeby to wszystko utrzymać. Ale czytamy tutaj, że zderza się z czymś zupełnie nowym, z czymś zupełnie innym. Po pierwsze, jest posłuszny Słowu Bożego i wypełnia to, co ta dziewczynka powiedziała. Że jest mąż Boży. Nie jakiś tam prorok, tylko ktoś od Boga. I ten może uzdrowić, ten Bóg, nie prorok. Ten Bóg może uzdrowić nawet z takiej choroby. Naaman, tutaj nie czytamy, że on dewagował, przecież w Izraelu też są trędowaci. To gdzie on mnie tam uratuje? Nie, on był posłuszny Słowu. I poszedł. Oczywiście spotyka się z Elizeuszem. Elizeusz na niego patrzy. Oczywiście wcześniej powiedział do króla: przyprowadź go do mnie. Po co rozdzierasz szaty? Przyprowadź go do mnie. Niech pozna, że w Izraelu jest Bóg, jest prorok. Jest ktoś, kto mówi Słowo Boże. Że każdy, kto wykona to Słowo, doświadczy łaski Bożej, czyli jakby Pan Bóg wprowadzi go na jeszcze wyższy poziom poznania. I tutaj czytamy, że pierwsza faza to było: usłyszał Słowo Boże i wykonał je, i to Słowo doprowadziło go do proroka. A potem była konfrontacja z prorokiem. Wychodzi, prosi o to, żeby go uzdrowił, a ten mu daje polecenie: idź, obmyj się 7 razy w Jordanii. Pan Bóg zawsze będzie dotykał się naszego ego. Przecież on, zacny człowiek, dowódca wojsk, jakiś generał, orszak, że tak powiem, idzie z nim sług jego. On tutaj panisko, mimo że trędowaty, pewnie w jakiejś lektyce na koniach, tutaj czytamy, że przyjechał. No i co? Staje przed nim prorok i kolejne słyszy słowo Boże: idź, obmyj się w Jordanie 7 razy. I naturalną rzeczą jest człowieka, że człowiek się nieraz burzy, jak coś nie idzie po jego myśli. Nawet i my, kiedy w służbie jesteśmy nieraz i coś nie idzie po naszej myśli, to gotowi jesteśmy nawet pokłócić się z bratem o tą sprawę. Czy nawet z siostrą. Ale to nie jest dobre. Pan Bóg tego nie błogosławi. Pan Bóg mówi, że lepsze jest uważne słuchanie niż tuż barani. Lepsze jest wykonanie Słowa Bożego niż jakakolwiek rzeźna ofiara. A przecież Izrael jakie miał zadania? Właśnie składać ofiary Bogu. Tylko jakie te ofiary mają znaczenie, jeśli nie płyną z serca? I tej miłości nieobłudnej, która jest niezbędna do tego, aby ta ofiara miała wartość. Bo co z tego, że przychodzę mechanicznie, tylko uczestniczę w pamiątce, łamię chleb, spożywam, a nie myślę o tym, że poprzez tą pamiątkę, poprzez to dzieło, które Pan Jezus uczynił na krzyżu, pojednał nas z Bogiem. To jeśli pojednał On nas z Bogiem, a na to nie zasłużyliśmy, to czy nie czasami jest tak, że Panu Bogu miłe jest to, kiedy przychodzimy, łamiemy chleb, powinniśmy pojednać się z bratem, siostrą? Jeśli mamy coś oczywiście przeciwko. Czy nie jest tak, że powinniśmy żyć w pokoju? Czy nie jest tak, że powinniśmy naprawiać relacje między sobą? Oczywiście, że tak. I wtedy Pan Bóg mówi: przychodźcie, łamcie chleb.
i miejmy społeczność z sobą. Radujmy się z tego, że ten, który był doskonały, za nas niedoskonały złożył okup i ten okup jest doskonały. I dzięki niemu jesteśmy my doskonali. Dzięki niemu my możemy mieć tą prawdziwą wolność. I tutaj czytamy, że wzburzył się nam. Mówi, jak to? Ja teraz tutaj, wielki generał, poważany przez króla Aramu, mam teraz przed tymi wszystkimi ludźmi wchodzić do Jordanu, tego brudnego, czy tam jest porównanie, czy nie ma u nas rzek? No są o wiele lepsze. Czystsze może, a tam może jakiś muł, jakiś brud. Może ktoś tam na boku jeszcze pranie sobie jakieś robi. Ktoś tam może, nie wiem, załatwiał się może jeszcze do tej rzeki. Nie mam pojęcia zielonego. Ale czytamy, że Naaman się wzburzył, nie chcąc wchodzić do tej wody. Mówi, czyż nie ma u nas w rzekach tych damasceńskich, nie ma lepszych miejsc. No nie mógł tu wysłać, nie wiem, SMS-a. Dzisiaj jest taka modna przez telefon rozmowa z lekarzem. Teleporada tak zwana. Już, będziesz uzdrowiony. On też tak sobie to wyobraża. O, mógł to mi powiedzieć, to tam się zanurzył. Nie. Pan Bóg od nas czasami żąda rzeczy, których my nie pojmujemy, ale mają się dziać w naszym życiu. Bracia i siostry, co byście sobie pomyśleli, gdyby ktoś teraz wpadł do naszego kraju i porwał właśnie ciebie i wziął cię jako niewolnika i nagle ten, który cię porwał, który zburzył może twój dom na twoich oczach, który zniszczył ci może resztę rodziny, wziął cię jako niewolnika i służysz u niego jako niewolnik, a nagle on zachorował, to co byś mu życzył? O, w Izraelu jest prorok, będziesz uzdrowiony, Panie. Powiem szczerze, ja bym mu tego nie życzył. Powiem więcej. Dobrze, że cię to dorwało. Dobrze, że cię taka choroba złapała. Masz teraz odpłatę za to, coś mi zrobił. Ale jest napisane sobie Bożym, że myśli moje to nie myśli wasze, a drogi moje to nie drogi wasze. Pan Bóg tak sprawił, że ta dziewczynka, która była później niewolnicą w domu Naamana, była przepełniona Bożą miłością. Prawdopodobnie, ja to widzę w tym fragmencie Słowa Bożego, że ona przebaczyła Naamanowi za to, że ją porwał. Za to, że uczynił ją niewolnicą. Dlatego to przebaczenie objawiło się w taki sposób, że powiedziała, gdyby mój Pan był w Izraelu, to jest tam pewien mąż Boży, który by oczyścił cię z tego. Właśnie taka jest Ewangelia. Taki jest Pan Bóg. Miłujcie nieprzyjaciół waszych. Módlcie się za tych, którzy was ciemiężą. To jest bardzo trudne. To nie jest łatwe. Kiedy ktoś cię krzywdzi, albo krzywdzi twoich bliskich, a ty masz się za nim jeszcze modlić. Zobaczcie, ile modlitw jest za Ukrainę. Bo są ciemiężeni, tak? Ale mało jest modlitw za Rosją. Panie, zmiłuj się nad nimi. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A czy też Pan Bóg kocha Rosję? No oczywiście, że tak. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy nie dali się diabłu oszukać. Żebyśmy nie stanęli czasami po stronie kogoś, kto zgoła po ludzku, można by powiedzieć, no jest tą poszkodowaną grupą osób, no to za nim się wstawimy, no bo za słabszym trzeba się wstawić. Ale czy nie jest tak, że ten po drugiej stronie również potrzebuje zmiłowania? Kiedy byśmy otworzyli następną kartkę, 6 rozdział, i przeczytajcie sobie w domu, co się dalej działo z Aramejczykami. Panu Bogu podobało się przez tą małą dziewczynkę, właśnie tam był początek, żeby tych Amarejczyków, dziękuję, aby tych żeby tych ludzi również uratować, zbawić. Bo Pan Bóg chce, aby każdy człowiek doszedł do zbawienia. Jeśli naród izraelski nie chce słuchać Słowa Bożego, to Słowo Boże zostanie wysłane do ich przeciwników. I czytamy, że w którymś momencie król aramejski chciał napaść znowu na Izraela. I Pan Bóg właśnie przez tego proroka, nie wiem, czy w tym czasie dowódca
Naaman był razem z tym wojskiem, ale wiemy jedną rzecz, że Pan Bóg oświecił cały ten naród. Że zasłonił im oczy, wpuścił ich między lud, lud Boży Izraelski w Samarii. Otoczyli ich Izraelici, a potem Pan Elizeusz modli się do Boga, mówi: otwórz im oczy. Otworzył im oczy, a oni są w samym środku. W samym środku Samarii. I wtedy król pyta się Elizeusza, wtedy mądrości nabrał. Pyta się, czy mamy ich wyciąć? Zobacz, jaką miał mądrość. Jak to Pan Bóg ci wyłożył na tacy, a ty chcesz ich teraz wyrzynać? Zło rodzi zło. Grzech rodzi grzech. Miłość, kiedy przykrywasz, miłością przykrywasz grzech, Pan Bóg mówi, zaczyna się dziać coś niesamowite. Jeden i drugi zaczyna być oświecony. I czytamy, że Elizeusz mówi, dajcie im jeść. Postawcie przed nimi jedzenie, dajcie im jeść. I jest napisane, i od tamtej pory, szósty rozdział o tym mówi, i od tamtej pory Aramejczycy już nie wyruszali na łupieżce wyprawy do ziemi izraelskiej. Miłość nie czyni krzywdy człowiekowi. Miłość nie czyni zła. Miłość czyni sprawiedliwość. Miłość czyni to, że człowiek nigdy nie jest taki sam. Nawet najtwardsze serce, kiedy otrzyma od drugiego człowieka miłość, kruszeje. To jest jak kwas na kamień. Robi się miękki, rozpuszcza się. I tutaj właśnie Pan Bóg poucza nas, aby każdy, kto w Bogu pokłada nadzieję, wyczekiwał Go, ale i też nie był tym, który bierze do ręki miecz i sam wymierza sprawiedliwość. Ale jest tym, który pyta się, Panie, co mam dalej z tym zrobić? Jak mam dalej postąpić? Naaman przyszedł, usłuchał słowa Bożego, potem stanął przed nim prorok, idź, zanurz się 7 razy. Nie, nie pójdę. Nie, absolutnie. Wracam do domu, pakujemy się dalej z tym trądem. Wszystkie listy od króla poszły, wszystko na marne. Cała droga, wszystko, koszty drogi poszły na marne. I nagle słudzy, którzy również słuchali słowa Bożego, ich Pan Bóg pobudza i mówi, Panie, czy gdyby ci prorok powiedział coś gorszego, a co może być gorszego niż 7 razy zanurzyć się? Na przykład przerzucać muł, na przykład z Jordanu do, nie wiem, tak jak dzieci się bawią, wiecie, robią zamki. No to chyba byłoby trudniejsze, ale 7 razy zanurzyć się. Pan Bóg mówi, że na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. One nie są ciężkie. 7 razy się zanurzyć. Co trzeba zrobić, żeby 7 razy zanurzyć się przez takiego generała? No trzeba zdjąć te piękne pagony, które tutaj miał, generalskie, mundurek, wszystko i stać się jak ci wszyscy ludzie. Uniżyć się. Unisz się. Zostaw to, kim jesteś, swoją pozycję, jaką masz w tym świecie i stań przed Bogiem takim, jakim jesteś i wykonaj Jego słowa, a zobaczysz coś jeszcze więcej. I usłuchał Naaman, wszedł do tej wody, 7 razy się zanurzył, wyszedł i Pan Bóg go wprowadził na jeszcze wyższy poziom swojego poznania. Kiedy wyszedł i został uzdrowiony, podszedł do proroka i powiedział mi najważniejszą rzecz, którą każdy człowiek musi wypowiedzieć w swoich ustach. Nie ma Boga innego, oprócz tego, który jest w Izraelu. Jeśli nie uznasz Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem, nie otrzymasz życia wiecznego. Jeśli nie uznasz Jezusa Chrystusa jako Królem, jako Tego, który ma rozporządzać Twoim życiem, w Twoim życiu nic się nie będzie działo. Ale jeśli Go uznasz, oglądać będziesz chwałę Jego. Naaman wszedł do tej wody i wyszedł uzdrowiony. I w swojej wdzięczności powiedział, Panie, oto ja te dary zostawię. Z tej wdzięczności. Nie, że chcę zapłacić za tą, że tak powiem, wizytę lekarską, ale z tej wdzięczności. Mówi, chcę zostawić te dary. A Pan Bóg mówi, co? Przecież ja was zbawiłem nie dla uczynków waszych, nie dla waszych majątków. Kto z was zapłacił Panu Bogu 100 zł za zbawienie? Albo 2583 zł? Nikt z nas nie zapłaci. Bo Pan Bóg dokonał za nas coś,
za co nie można kupić za jakąkolwiek walutę, za jakąkolwiek rzecz, która jest na tej ziemi. Bo na tej ziemi nie ma rzeczy, jak i mówi 49 psalm, nie ma okupu na tej ziemi, który moglibyśmy dać Bogu i za to otrzymać przebaczenie grzechu. Jest okup, ale on przychodzi skąd? Z nieba na ziemi. Jest oczywiście ten okup w Jezusie Chrystusie. I tutaj czytamy, że ten Naaman, który został uzdrowiony, bo był posłuszny Słowu Bożemu, wraca do swojego, można powiedzieć, kraju i prosi tylko jedną rzecz, żeby Pan Bóg nie poczytał mu to za grzech, kiedy będzie wchodził z królem do świątyni Rimona i będzie tam oddawał cześć. Ja temu Bogu czci nie oddaję. Owszem, się kłaniam ze względu na króla, ale to nie mój Bóg. Mój Bóg to ten, który mnie uzdrowił. Mój Bóg to ten, który ukochał takiego kogoś jak Naaman. Mimo, że ja łupiłem lud Boża, jest napisane, że straszna to rzecz jest wpaść w ręce Boga żywego. Kto dotyka się źrenicy oka, dotyka się mnie. Abraham mówił, że kto będzie nastawał na Izraela, to będzie wrogiem Boga. Ale kto będzie błogosławił Izraelowi, to Pan Bóg również jemu będzie błogosławił. I tutaj czytamy, że Bóg miłował się nad Naamanem i on został uzdrowiony. Ale jaka przykra rzecz, dalej czytamy w następnych kartkach. Przecież w Izraelu też byli pośród ludu Bożego. Byli też trędowaci, też byli chorzy. A jednak nikt z nich nie został uzdrowiony. Dlaczego? Ano dlatego, że nikt nie polegał na Bogu. Wiedzieli coś o Bogu, ale nie wypełniali Jego słowa. Nie wypełniali tego, co Bóg dał. I widzimy doświadczenia. A to głód. A to przychodzi zaraz znowu jakieś nieszczęście. Za chwilę jakieś. Znowu najeżdżają kolejni jacyś królowie, żeby łupić Izraela. Bo Izrael stał się ślepy. Dlatego, bracie i siostro, nie powołał Cię Bóg do tego, abyś był ślepy. Powołał Cię Bóg do tego, abyś był zawsze pełny ducha. A będąc pod wpływem pełni Ducha Świętego, żebyś płomienny był i służył Bogu. Służył Jemu, bo On chce Ciebie błogosławić. Dlatego jest napisane w Słowie Bożym, że ci, którzy miłują Pana, wypełniają wolę Jego. I to się Bogu podoba. Dlatego odpowiedź na pytanie. Wierzący równa się praktykujący? No tak powinno być. Dlatego niech każdy z nas nie tylko wierzy w Boga, ale wierzy Jemu. A kiedy wierzysz Jemu, jako swojemu Stwórcy, jako swojemu Zbawicielowi, to bądź posłuszny Słowu Jego. Niezależnie z czyich ust słyszysz Słowo. Czy z ust proroka, czy przełożonego zboru, czy jakiegoś brata starszego, czy drugiego brata, który Cię poucza w Słowie Bożym, bo jest napisane, wy, którzy macie ducha, wy, którzy jesteście pełni ducha, pouczajcie słabych. Podnoście tych, którzy upadają, abyśmy wszyscy stali mocno na gruncie Słowa Bożego i Bogu służyli. Dlatego niech Pan błogosławi to słowo, które słyszeliśmy i niech Pan udzieli nam jeszcze więcej łask, abyśmy jak Naaman wchodzili na coraz to wyższe poziomy duchowych wartości, duchowych rzeczy, które będą nas wprowadzały w to, jak wielki jest Bóg i jak wspaniały i jak dobry. Amen. Amen.